Intensywna, stała bądź powtarzająca się aktywność umysłowa, neuronalna, zwłaszcza świadoma, pozostawia trwały ślad w strukturze neuronalnej, niczym silny prąd, który zmienia kształt dna rzecznego. Dzień w dzień Twój umysł buduje Twój mózg. Cześć, witajcie w kolejnej Audio Inspiracji. Dzisiaj na górę stosu książek powędrowała. A, książka Szczęśliwy Mózg Rika Hansona. I z niej taka, taki bardzo ważny fragment, myślę, że, że jeden z najważniejszych w całej tej książce, dla mnie przynajmniej, kiedy ją czytałem, o neuroplastyczności. Posłuchaj. Neuroplastyczność zależna od doświadczenia. Mózg to organ, który się uczy, a więc jest zaprojektowany tak, by zmieniały go Twoje doświadczenia. Choć ciągle mnie to zdumiewa, jest to prawda. Wszystko, co w powtarzalny sposób czujemy, czego doznajemy i pragniemy, o czym myślimy, powoli lecz skutecznie rzeźbi naszą strukturę neuronalną. Kiedy słuchasz tych słów, od 80 do 100 miliardów neuronów, mieszczących się obok biliona komórek glejowych, w przypominającej tofu tkance o objętości mniej więcej pięciu szklanek, znajdującej się w Twojej czaszce, przesyła sobie sygnały w sieci obejmującej około biliarda połączeń, zwanych synapsami. Cała ta niewiarygodnie szybka, skomplikowana i dynamiczna aktywność neuronalna nieustannie. Zmienia twój mózg. Aktywne synapsy stają się wrażliwsze, a nowe powstają w ciągu kilku minut. Do obszarów o większej aktywności dociera więcej krwi, ponieważ potrzebują one więcej tlenu i glukozy. Z kolei geny wewnątrz neuronów włączają się i wyłączają. Tymczasem mniej aktywne połączenia zanikają. Proces ten zwany jest niekiedy darwinizmem neuronalnym. Przetrwają tylko te, które są najczęściej używane. Podłożem wszelkiej aktywności umysłowej, odbierania obrazów i dźwięków, przetwarzania myśli i uczuć, procesów świadomych i nieświadomych jest właśnie aktywność neuronalna. Większość aktywności umysłowej przepływa przez mózg niczym drobne fale na rzece, które nie prowadzą do powstania w korycie rzeki żadnych nieprzemijających skutków. Jednak intensywna, Stała bądź powtarzająca się aktywność umysłowa, neuronalna, zwłaszcza świadoma, pozostawia trwały ślad w strukturze neuronalnej, niczym silny prąd, który zmienia kształt dna rzecznego. Jak mawiają neurobiolodzy, neurony, które odpalają razem, łączą się ze sobą. Stany umysłowe stają się cechami neuronalnymi. Dzień w dzień twój umysł buduje twój mózg. Proces ten nazywany przez neurobiologów neuroplastycznością zależną od doświadczenia stanowi obecnie niezwykle popularny przedmiot badań naukowych. Na przykład okazuje się, że londyńscy taksówkarze, którzy zapamiętują plątaninę ulic w tym mieście, wykazują grubsze warstwy neuronalne w hipokampie. Czyli w strukturze pomagającej w tworzeniu wspomnień wzrokowo-przestrzennych. Owi taksówkarze ćwiczyli określoną część mózgu i wyhodowali w niej nową tkankę, podobnie jak buduje się mięśnie. Z kolei osoby medytujące i praktykujące uważność zwiększają ilość substancji szarej. Co oznacza grubszą korę mózgową w trzech kluczowych obszarach. W korze przedczołowej, która kontroluje uwagę, w wyspie, dzięki której dostrajamy się do samych siebie i do innych ludzi, oraz w hipokampie. Twoje doświadczenia nie tylko tworzą nowe synapsy, co samo w sobie jest już niezwykłe, ale także sięgają głębiej do Twoich genów, niewielkich pasm atomów w skręconych cząsteczkach DNA znajdującego się w jądrach neuronów. I zmieniają sposób ich działania. Jeśli na przykład praktykujesz relaksację, to zwiększasz aktywność genów odpowiedzialnych za wyciszanie reakcji stresowych, dzięki czemu stajesz się odporniejszy psychicznie. No i jak się czujesz po wysłuchaniu tej audio inspiracji z, z książki Szczęśliwy Mózg Rika Hansona. A może prześlesz ją jeszcze komuś, zainspirujesz do zmian, albo przynajmniej do czytania takich pozytywnych książek.